Właśnie się znajduje na dachu parkingu P plus R obok stacji kolejowej Sulejówek-Miłosna, a za moimi plecami powstaje nowy, drugi tunel w tym mieście. Jak wygląda nowy parking, nowy tunel, który powstaje i sam dworzec obok przystanku kolejowego Sulejówek? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, Czyszcząc i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Tutaj prosto z Sulejówka Miłosna, właściwie z nad tej stacji kolejowej. Tutaj aktualnie korzystamy tylko wyłącznie pociągi kolei mazowieckich, ale nawet PKP Intercity. Można tutaj jechać takim icekiem prosto do Sulejówka z Warszawy Wschodniej. Natomiast w dzisiejszym filmie nie o tym, chociaż po części o tym, bo chodzi oczywiście o tunel, który właśnie w tym miejscu się znajduje, a właściwie to powstaje. Krok po kroku nowy tunel pojawia się w Sulejówku. Drugi, bo pierwszy już jest, chociaż pierwszy został już trochę zniszczony, ale o tym mówię w poprzednim miesiącu, więc powiem tylko mocno tyle, że działa, funkcjonuje i przy nim większe prace będą dopiero realizowane, kiedy się prace zakończą w tym tunelu, więc na razie o tamtym tunelu nie będziemy mówić zbyt dużo. Ważne jest to, co się dzieje w tym miejscu, a ten jest bardzo podobny do tamtego pierwszego. Będzie mieć po jednym pasie w każdym kierunku, będzie mieć część rowerową i będzie mieć też część pieszą. W ramach tej inwestycji całkowicie zostanie przebudowany układ drogowy w okolicy, zmieni się trochę lokalizacja i układ samego bazarka, chociaż sam bazarek pozostanie. Układ drogowy na tyle jest duży, jeżeli chodzi o wszystkie zmiany, że nawet zostały wprowadzone tutaj po części tymczasowe drogi w ramach całej inwestycji, więc jest to całkiem pokaźny zakres budowy. Całkowicie został też na ten czas budowy zamknięty przejazd kolejowy właśnie w tym miejscu, na wysokości ulicy Przejazd i Krasińskiego, w związku z czym aktualnie cały ruch samochodowy musi się odbywać przez Józefin, ewentualnie przez nowy tunel. Tak mniej więcej wygląda cała ta budowa i w ramach tej inwestycji teraz są realizowane prace na jednym torze. W skrócie pociągi wszystkie tutaj teraz jedą właśnie do Sulejówka przez od Warszawa Rembertów do właśnie Sulejówek Miłosna jeżdżą tylko wyłącznie po jednym torze. Dlaczego? Chodzi oczywiście o taki ważny element, jak to, że trzeba wybudować tymczasowe wiadukty. Te tymczasowe wiadukty służą po to, aby utrzymać cały czas tutaj ruch kolejowy, a pod wiaduktami tymczasowymi wybudować strop nowego wiaduktu. Obydwa wiadukty już w miarę są zarysowane. Jeden wiadukt jest już oddany do użytku i po nim jeżdżą aktualnie pociągi, natomiast na drugi wiadukt powstaje i w najbliższym czasie będą już tam faktycznie montowane nowe tory. Ruch kolejowy po dwóch torach w tym miejscu, dzięki czemu też SKM tutaj wrócą, ma mniej więcej wrócić w połowie tego miesiąca, czyli w połowie maja 2024. W dużym skrócie chodzi o stowosu, aby też to wszystko się zakończyło. Kiedy będzie tutaj ponownie jedny ten tor? Podczas likwidacji tymczasowego przejazdu kolejowego i kiedy już strop nowego wiaduktu będzie całkowicie ukończony. To najprawdopodobniej wydarzy się za parę miesięcy. Zobaczymy, czy to się jeszcze uda zrobić w wakacje, czy już niestety z nowym rokiem szkolnym. Więc tak mniej więcej wygląda zakres zaawansowania, jeżeli chodzi o utrudnienia w tym miejscu, chociaż utrudnień jest tutaj dużo, dużo więcej. Za chwilę sobie zobaczymy też m.in. ten tymczasowy przejazd, jeżeli chodzi o połączenie ulicy Rejmonta i Głowackiego, bo to też zostało zrealizowane w ostatnim czasie i już funkcjonuje. I tamtędy można przejechać. Co prawda, oczywiście nie jest to asfaltówka, tylko po tłuczniu, ale i, znaczy nie po tłuczniu, tylko po gruncie się takim utwardzonym jedzie, ale i tak bym powiedział, że jest to dużo lepszy wynik niż objeżdżanie tego całego dookoła. Natomiast co się faktycznie dzieje tutaj na budowie, co możemy już zobaczyć? No, dookoła całej inwestycji, a właściwie dookoła całego tunelu już widzimy mniej więcej zakres wszystkich ścian szczelinowych, które tutaj powoli powstają. W ten sposób cała konstrukcja tunelu będzie mieć swoją długość. Co ciekawe, ten tunel trochę się różni od poprzedniego tunelu w Sulejówku, bo ten będzie na lekkim zakręcie. I w ramach tej inwestycji dużo większy jest udział, jeżeli chodzi o wszystkie ulice, bo tutaj pierwotnie było rondo, to rondo całkowicie zniknie z tego miejsca i już go aktualnie nie ma i nie wróci. Z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć właśnie te tymczasowe wiadukty, które są wykonywane. Też zwróćcie uwagę, że jeden wiadukt jest już oddany do użytku, po nim jeżdżą pociągi, a do drugiego już są aktualnie układane nowe podkłady kolejowe, co oznacza, że najprawdopodobniej w najbliższym czasie już faktycznie ruszą tamtędy pociągi. No, mają ruszyć faktycznie w połowie miesiąca i to już jest ustalone, bo tak faktycznie się zmienia
wpisania wtedy do skład jazdy, więc jakby tutaj żadnych opóźnień w tym temacie nie może być. Na dalszym odcinku możemy zobaczyć, że faktycznie są cały czas realizowane prace, jeżeli chodzi o likwidację starej nawierzchni, starego gruntu i przekładanie wszystkich sieci podziemnych, a z kolei w tym miejscu przy pomniku widzimy już prace czystkowe, jeżeli chodzi o zakres budowy nowej ulicy, bo tutaj też się zmieni układ drogowy. Aktualnie ulica Rejmonta i Głowackiego zmienią swoją trasę, bo teraz będą się łączyć za pomocą nowego ronda. To rondo będzie połączone z nowym przebiegiem ulicy Rejmonta, którą widzimy tutaj aktualnie na górze i ona teraz będzie się ciągnąć właśnie przez sam środek parku, obok pomnika, obok, co ważne, będzie omijać, a w tym miejscu, gdzie jest aktualnie to skrzyżowanie, będzie rondo. Aktualnie z kolei objazd tego miejsca odbywa się tą drogą, gdzie ten czarny samochód przejeżdża tutaj pod drzewami. Jak widzicie, tędy dołem da się przejechać, jest tylko łącznie ulica dla samochodów, piesi mają tam zakaz aktualnie wchodzenia jak coś, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o objazdy. Dobra informacja jest faktycznie taka, że mieszkańcy i samochody w okolicy nie zostały pozostawione sobie niczemu, tylko faktycznie mogą jakoś to objechać, bo żeby to objechać ten rejon, no to faktycznie trzeba było robić ładne objazdy po całej okolicy. Nie aż tak duże jak ten przejazd kolejowy, który jest zamknięty w tym miejscu, ale dalej dosyć potężnie trzeba byłoby jeździć na okrągło. Z kolei ulica Staszica jest całkowicie zamknięta od odcinka z wjazdowego na Bazarek, natomiast pomijając to, ulica Komendantów II Wojny Światowej teraz się zmieni, bo będzie połączona właśnie z ulicą Staszica, objeżdżając dookoła w ten sposób Bazarek. Ale te prace będą realizowane dużo, dużo później, bo na razie to oczywiście musimy się skupić na tym, co się dzieje. A na razie większość prac jest przy oczywiście tych nowych dwóch wiaduktach, które powstają, a właściwie przy jednym, jeszcze drugim ostatecznym wiadukcie, który w tym miejscu jest aktualnie realizowany. Więc jak widzicie, co ja mogę powiedzieć, no mniej więcej te prace już tutaj zmierzają ku końcowi, jeżeli chodzi o budowę drugiej konstrukcji wiaduktowej. Ale w dzisiejszym odcinku nie tylko łącznie będę mówić Wam o tym wiadukcie, ale również sobie zerknijmy, co tam się dzieje w Sulejówku, za przystankiem kolejowym Sulejówek. Tam jest aktualnie wykonywany remont dworca kolejowego. I jak tam wygląda sytuacja? A proszę bardzo, dolecieliśmy już do Sulejówka i zobaczmy sobie. Nowy dworzec ma już nowy dach. Jeżeli chodzi o ściany, to cały czas są jeszcze wykonywane. Prace aktualnie w tym miejscu są realizowane. Kiedy się zakończą wszystkie prace, to odsyłam Was do komentarzy. Na pewno będzie jakaś jedna miła osoba, która Wam te wszystkie informacje opowie. A ja tylko i wyłącznie chciałem tutaj faktycznie pokazać, jak wyglądają te prace i że faktycznie nowy, właściwie wyremontowany dworzec ma już swoje zdarzenie i nie pozostał sam sobie, tylko faktycznie będzie też w przyszłości pełnić swoją funkcję jak wcześniej, kiedyś, czyli będzie po prostu dworcem. Ewentualnie jakieś inne tam lokale handlowe się może pojawią, czy też jakaś może biblioteka, no zobaczymy, co to faktycznie się wydarzy. Z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć stację kolejową Sulejówek Miłosna, a za nią znajduje się P plus R Sulejówek. No i Sulejówek Miłosna oczywiście. Sam P plus R jest bardzo ciekawym obiektem parkingowym, gdyż posiada on 3 piętra. Poziom 0, poziom 1 i poziom 2. Same piętra łącznie mają możliwość pomieszczenia dosyć dużej ilości samochodów, bo łącznie tutaj w tym miejscu może się zmieścić nawet 121 samochodów. Co ważne, jest 64 miejsc dla rowerów, są ładowarki dla samochodów elektrycznych, są windy, a właściwie jedna winda w tym miejscu, jak widzieliście. Dwie klatki schodowe, jeżeli chodzi o ewakuację, cały parking jest bardzo nowoczesny, więc podobnie wygląda do tego, co na przykład zostało dane do użytku ostatnio w Zakopanem. Są miejsca dla niepełnosprawnych, jak widzicie, no i w związku z tym, że tutaj miałem okazję się pojawić w sobotę, no to raczej dosyć dużo osób nie ma. Tu jest długa klatka schodowa i zjedźmy sobie na dół, żebyście zobaczyli, jak to też wygląda na dole. Na dole, co ciekawe, są dwa miejsca do ładowania samochodów elektrycznych. Natomiast najważniejsze jest to, że cały parking został oddany do użytku jakiś czas temu i jest on całkowicie bezpłatny. Kasy biletowe cały czas nie działają, chociaż się znajdują, jedna w parkingu na dole, druga przed samym wejściem, ale nie funkcjonują, jest informacja na wyświetlaczach, że są wyłączone przez operatora. Zobaczymy, może w przyszłości będzie to faktycznie płatny parking, ale na razie jest to całkowicie bezpłatny parking, żeby zminimalizować samochody, które po prostu parkowały po okolicy dookoła całego dworca. Teraz można sobie ładnie, kulturalnie na tym parkingu zaparkować. Gdyby tutaj jeszcze powstało wejście bezpośrednio na stację kolejową z peronów od drugiej strony, to byłby to ideał, bo aktualnie trzeba trochę się faktycznie nachodzić, ale jest to dużo lepszy sposób tutaj zaparkować, niż szukać miejsca po okolicy, po prostu parkować w całym Sulejówku. Więc bym powiedział, że to faktycznie całkiem ładny projekt i się na pewno udał. No i tu właśnie się znajdują te miejsca do ładowania samochodów elektrycznych. Dwie ładowarki, a właściwie dwa miejsca do ładowania, bo to nie zawsze tak działa, że tam mogą się naraz ładować. No i miejsca do ładowania, czy miejsca do stawiania rowerów. Tu też jest jeszcze koparka z takich ciekawostek. No i tak mniej więcej wygląda cała budowa, jeżeli chodzi o nowy parking.
dworzec w Sulejówku, no i oczywiście nowy tunel. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce, jak zawsze w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film z tego tunelu pojawi się za 2 miesiące, czyli już w lipcu. I jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami, a widzę nosza. Tymczasem do zobaczenia już niedługo. Cześć!